Na tyle, ile mogę rzeczywiście zdradzić tajemnicę zawodową, bo moją tajemnicą zawodową jest utrzymanie tajemnicy na razie przed widzami do premiery naszego serialu Tajemnica Zawodowa. Andrzej Żurawski, bohater, którego gram, jest wspaniałym, bardzo dobrym chirurgiem, lekarzem, ale też ma pewne kłopoty życiowe, popełnił błąd i będzie się musiał z niego jakoś wykaraskać. Ma wspaniałą żonę, która jest prawnikiem i niechcący zrobił jej krzywdę. Czy niechcący? No właśnie, ciężko jest opowiedzieć film bez zdradzania szczegółów, ale też sam tytuł Tajemnica Zawodowa prowokuje do tego, żeby tę tajemnicę zatrzymać. Nie tylko mężczyźni mają swoje tajemnice, kobiety też mają swoje tajemnice. Jesteśmy utkani z tajemnic. Każdy ma, tak przynajmniej twierdził Freud i jemu podobni psychologowie, każdy ma tę swoją drugą, inną, ciemną naturę. I nasz serial właśnie z próbą zmierzenia się z tym problemem, gdzie kończy się uczciwość, gdzie kończy się miłość, gdzie zaczyna się zdrada, oszustwo, kłamstwo, bo to są największe przeszkody do osiągnięcia szczęścia.